Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej sesji Rady Gminy Załuski. Stwierdzam, iż listę obecności podpisało 15 radnych. Przepraszam, 14, pani Małgorzata Szymankiewicz nie ma. 14 radnych podpisało listę na 15, zatem posiedzenie jest prawomocne. W związku z wnioskiem pana Wójta o rozszerzenie porządku dziennego dzisiejszego, który został wczoraj na komisjach Państwu radnym przedstawiony, chciałabym poprosić o zmianę porządku dziennego. Państwo radni, na nasz wniosek zostały wprowadzone 4 punkty. Jeden został wprowadzony punkt dotyczący zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Następna uchwała to jest zmiany w budżecie. Uchwalenie zmian w pomocy finansowej dla gmin partnerskich w projekcie OCE i o wydatkach, uchwała o wydatkach niewygasających. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku dziennego dzisiejszych obrad? Proszę o zagłosowanie. Czy głosowanie przebiega sprawnie? Czy są jakieś problemy? Nie ma nadal internetu? Nie, no jest internet. Dobrze, proszę Państwa, w związku z faktem, że niestety te problemy się powtarzają, prawdopodobnie nie będziemy w stanie jej dziś wyeliminować. Przystąpimy do głosowania imiennego po prostu w sposób tradycyjny. Tak jak było na ostatniej sesji, wyczytywałam Państwa z listy kolejna i prosiła o oddanie głosu. Głosowanie w sprawie zmiany porządku dziennego. Pan radny Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Antosik. Pan Marcin Brzyśkiewicz. Pani Halina Ciarka. Pani Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Wybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Pan Bogdan Piotrowski. Pan Zbigniew Pomorzelski. Pan Roman Sypecki. Pan Paweł Stawski. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, iż porządek został zmieniony. Wniosek pana Wójta został uwzględniony w porządku dziennym dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu bardzo za głosowanie. Protokół, przechodzimy do punktu trzeciego. Protokół z obrad drugiej sesji Rady Gminy został przyjęty. Żadne zastrzeżenia i wnioski do niego nie wpłynęły. Wobec powyższego punkt trzeci zamykam. Chciałabym zapytać teraz w punkcie czwartym, czy zaproszeni goście chcieliby zabrać głos. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zaproszony gość? Państwo dyrektorzy, może? Nie. Dziękuję bardzo w takim razie. Przechodzimy do punktu piątego dzisiejszego porządku. To są interpelacje i zapytania radnych.
Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń wobec wyższego punktu, ja zamykam. I teraz punkt szósty, przechodzimy do punktu szóstego, sprawozdanie działalności międzysesyjnej Pana Wójta. Oddaję głos Panu Wójta. Dziękuję bardzo serdecznie Pani Przewodnicząca. Witam Państwa sołtysów, Państwa radnych, zaproszonych gości. Na wstępie przepraszam za opóźnienie. Wynika to, że mamy wprowadzony nowy system elektroniczny. Myślę, że wyciągniemy wnioski na następnej sesji. Przede wszystkim będziemy zapraszać informatykę na sesję, żeby na bieżąco reagować w takich sytuacjach, żeby tu nie było niepotrzebnych opóźnień. Za które jeszcze raz Państwa serdecznie przepraszam. Odnośnie działalności międzysesyjnej, okres świąteczno-noworoczny to okres wielu spotkań. Miałem przyjemność uczestniczyć w 13 spotkaniach wigilijnych. Dziękuję serdecznie wszystkim za zaproszenie na te spotkania. Ale to okres również bardzo intensywnej pracy. Uczestniczyłem również w turnieju piłkarskim o Puchar Wójta, który był organizowany w szkole w Szczytnie. Bardzo myślę, dobra impreza. Gratulacje dla Pani Dyrektor tu obecnej. Na pewno będziemy takie imprezy sportowe kontynuować w dalszym ciągu. Miałem przyjemność również gościć w Urzędzie Gminy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy i przeprowadzić lekcje wiedzy o społeczeństwie. Też jestem zbudowany poziomem wiedzy odnośnie samorządu, młodzieży z terenu naszej gminy. Dużo ciekawych pytań, na pewno bardzo pożyteczna lekcja dla tej młodzieży, ale również i dla mnie ciekawe doświadczenia. Proszę Państwa, miałem też okazję odbyć spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Towarzyszył mi radny Pan Grzegorz Słupecki. Rozmawialiśmy z kierownikiem projektu odnośnie rozbudowy trasy S7 w koncepcji programowej, odnośnie węzła drogowego w Kroczewie. Otrzymaliśmy taką informację, że na obecnym etapie niestety tylko wydarzenie nadzwyczajne w postaci interwencji ministra infrastruktury mogłyby spowodować zmianę tego węzła. Złożyliśmy również szereg uwag, które wypracowaliśmy z radnymi na takim nieformalnym spotkaniu. I tutaj większość tych uwag, myślę, że będzie przychylność ze strony wykonawcy Generalnej Dyrekcji. Przekazaliśmy również kilkadziesiąt uwag mieszkańców, które jako wójt gminy Zaluski poparłem, mając na uwadze interes mieszkańców gminy, których te planowana rozbudowa trasy S7 mogłaby w dużym stopniu pozbawić ich praw. 15 stycznia 2018 roku jest planowane spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie rozbudowy trasy S7, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkich tu obecnych. Proszę Państwa radnych, Państwa sołtysów o przekazywanie tej informacji. Będą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będziemy rozmawiać o procedurze przejmowania nieruchomości, ale też będziemy przede wszystkim rozmawiać o koncepcji programowej. Wspomniałem też przed chwilą o harmonogramie prac rozbudowy trasy S7, tak informacyjnie. Na marzec 2021 jest przewidziana procedura rozpoczęcia przejmowania nieruchomości od właścicieli gruntów, tak zwana procedura wywłaszczeniowa. Proszę Państwa, 20 lutego zapadł wyrok w sprawie spowództwa Romuła Dawoźniaka przeciwko Urzędowi Gminy o wypłatę wynagrodzenia. Powództwo w tej części zostało oddalone. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Toczy się również długa sprawa o dyskryminację. Sąd zawiesił tą sprawę do czasu prawomocnego wyroku w sprawie o wypłatę. Miałem również przyjemność uczestniczyć w konwencie wójtów i burmistrzów powiatu pońskiego. Przewodniczącym tego gremium został burmistrz Pońska Andrzej Pietrasik. Mam nadzieję, że ten konwent będzie sprawnie funkcjonował i zajmował się sprawami takimi naprawdę poważnymi, które dotyczą
wszystkich gmin powiatu pomorskiego. Uczestniczyłem również w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala. Niestety tutaj nie mam optymistycznej wieści, bo ta sytuacja pomorskiej placówki jest dosyć trudna. Kolejny rok zakończony stratą. Bardzo poważne problemy lokalowe dotyczące budynku E. Potrzeba modernizacji i remontu tego budynku, co jest szacowane na kilkanaście milionów złotych. Niestety szpital oraz powiat jako organ prowadzący w tej chwili nie dysponuje takimi środkami. Czekamy na decyzję organu założycielskiego, jakim jest powiat, jakie będą działania w tym zakresie. My jako gmina też będziemy monitorować sytuację. Jako przedstawiciel Rady Społecznej też będę zainteresowany, bo w interesie mieszkańców gminy Załuski na pewno jest poprawne i sprawne funkcjonowanie pomorskiej placówki służby zdrowia. Było, mieliśmy, proszę Państwa, trzy podmioty na zimowe utrzymanie dróg. Tak jak wspominałem na poprzedniej sesji, będziemy kontynuować te działania, które zapoczątkował mój poprzednik, podział gminy na sektory. Uważam, że co było dobre, to należy to kontynuować i tak też będziemy czynili. Złożyliśmy wnioski do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę i modernizację dwóch dróg, drogi w Sobolach i drogi w Naborówcu. Będziemy również składać wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na tą drogę, która nie będzie mogła skorzystać z dofinansowania z FOR-u. Szanowni Państwo, odbyłem również spotkanie z wójtem gminy Ojrzeń. Gmina Ojrzeń była jedyną gminą tutaj w subregionie ciechanowskim, która otrzymała dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej. To było bardzo pokaźne dofinansowanie. Myślę, że spotkanie bardzo pożyteczne. Była okazja do wymiany doświadczeń, okazja porównać wniosek aplikacyjny. Niestety tutaj nasza gmina ma troszeczkę gorszą sytuację ze względu na ten wskaźnik G i my możemy liczyć tylko na 30% dofinansowania, ale mimo to będziemy podejmować się starania, żeby takowy wniosek do Ministerstwa Sportu złożyć, bo to jest bardzo ważna inwestycja dla rozwoju naszej gminy. Tak jak wspominałem na poprzedniej sesji, rozpoczęliśmy procedurę regulowania stanu prawnego nieruchomości. W tej chwili jesteśmy na pierwszym etapie tej procedury dotyczącej sołectwa Stróżewo. Dokumenty zostaną przekazane do starostwa powiatowego. Później będziemy sukcesywnie regulować stan prawny nieruchomości na terenie pozostałych sołectw. Szanowni Państwo, miałem okazję spotkać się z prezesem spółki Gaz Mazowsze, który przedstawił mi wstępne plany gazyfikacji gminy. W okresie marzec 2019, wrzesień 2019 jest planowana gazyfikacja odcinka Trębki, Złotopolice, Kamienica, Naborowiec, Naborowa, stronę Zunowa. Na rok 2020 jest przewidziana gazyfikacja odcinka w kierunku Szczytna i połączenia z gazociągiem po Czerninie. Również wstępnie rozmawialiśmy o gazyfikacji miejscowości Stróżewo, Olszyny. Tam też nie ukrywam, że warunkiem było przyłączenie szkoły do sieci gazowniczej. W dalszej części sesji też będziemy o tym mówić, bo przeznaczyliśmy środki na ten cel. Myślę, że wspólnie z radnymi będziemy stopniowo dążyć, żeby wszystkie obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Załuski, w szczególności placówki oświatowe, przeszły na ogrzewanie gazowe. W końcu, Szanowni Państwo, odbyłem te spotkanie z prezesem spółki Spectra Lighting. Planowane rozpoczęcie działalności bez kwiecień. Maj 2019 roku. Jako wójt bardzo się cieszę, że na terenie gminy powstał, będzie funkcjonował tak duży przedsiębiorca, który zatrudni być może nawet 50 dodatkowych osób. Wiadomo, dodatkowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Tylko wypada się cieszyć i wspierać takie działania. Jeszcze dwa tylko krótkie komunikaty. Od 1 stycznia Urząd Gminy w każdy czwartek będzie pracował do godziny 18. Mam nadzieję, że pozytywnie to wpłynie na możliwość załatwiania spraw urzędowych dla mieszkańców. Żeby załatwić pewne sprawy, niekoniecznie trzeba będzie brać dzień wolny pracy. Mam świadomość, że duża część mieszkańców gminy Załuski pracuje
zawodowo poza terenem gminy. Planuję również spotkanie ze sołtysami mniej więcej w połowie stycznia odnośnie harmonogramu realizacji Funduszu Sołeckiego. To jest taka nowość, bo też chciałbym, żeby ten fundusz był troszeczkę sprawniej realizowany, będę chciał też na ten temat rozmawiać. I te spotkanie też będzie dotyczyło harmonogramu zebrań sołeckich, bo w tym roku przypadają nam wybory sołtysów, więc chciałbym, żebyśmy dobrze się do tego wydarzenia przygotowali. Myślę, że to w skrócie tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przejdziemy do dalszej części sesji. Przechodzimy zatem do punktu 7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy. Proszę Państwa, ja wstępuję również bardzo bym Państwa chciała serdecznie przeprosić za te wszystkie utrudnienia i poprosić o zwykłą ludzką wyrozumiałość, bo po prostu nie mamy wpływu na niestety na urządzenia techniczne. Głosowanie imienne to jest obowiązek, który został na nas odgórnie nałożony. Nie jest to żaden nasz wymysł i żadna przez nas wprowadzona zmiana. Zatem naprawdę bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. I myślę, że właśnie tak jak Pan Burmistrz powiedział, będziemy się starali usprawnić już na kolejne posiedzenia te wszystkie kwestie techniczne. Chciałabym Państwa poinformować, że od poprzedniej sesji nie wpłynęły do Biura Rady żadne skargi i wnioski. Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować za zaproszenia na Wigilię. Uczestniczyłam w pięknych uroczystościach, między innymi Wigilii zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Bardzo serdecznie dziękuję. W dniu wczorajszym odbyły się posiedzenia komisji. Na tych komisjach omawiano pisma skierowane do Pana Wójta w sprawie przystąpienia do nowo tworzącego się Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10 oraz pismo z Zakładu Opieki Zdrowotnej w sprawie rozważenia możliwości dofinansowania zakupu aparatury RTG, tak zwane rafiące. Pan Wójt o tym wspominał, o sytuacji szpitala. Myślę, że na sesji styczniowej będziemy się nad tym zastanawiać. Chciałabym też Państwu przekazać informację odnośnie funkcjonowania środowiskowego domu samopomocy o zasięgu powiatowym. Kryterium zakwalifikowania się do tego domu będzie orzeczenie, które będzie stwierdzało u ewentualnego uczestnika upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Ten dom będzie funkcjonował w godzinach od 8 do 15, oczywiście w Płońsku. Chciałabym również przypomnieć Państwu przewodniczącym komisji naszych o konieczności złożenia planów pracy komisji do końca roku kalendarzowego. Zatem niewiele czasu nam już pozostało. To wszystkie informacje, jeżeli chodzi o punkt 7, który właśnie zamykam, i otwieramy punkt 8. To jest autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej i w tej chwili chciałabym oddać Pani Skarbnik głos. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Załucki na lata 2019 do 2030, bo na tyle czasu mamy spłaty kredytów i pożyczek. W wieloletniej prognozie finansowej mamy następujące przedsięwzięcia. Jeden moduł to są przedsięwzięcia związane ze środkami unijnymi i mamy tutaj wymienione projekty unijne, takie jak wsparcie na starcie na terenie gminy Załucki, jaki realizowany będzie w latach 2018-2019. Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Załucki, realizacja będzie 2019-2020. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego, realizacja 2018-2019. Wydatki na programy, projekty pozostałe, czyli poza środkami unijnymi, mamy wymienione takie jak umowa na odbiór odpadów komunalnych, umowa na konserwację oświetlenia ulicznego, dowożenie dzieci z terenu gminy, dostęp do internetu w okresie trwały
całości projektu i dotyczy to likwidacji barier wykluczenia cyfrowego. To już jest okres trwałości projektu, dlatego nie jest ujęty w wydatkach do środków unijnych. Umowa na telefonię komórkową, umowa na zakupu klubowego energii na lata 2019-2020. To jest prowizja za oszczędności, jakie będziemy mieli do tego przetargu. Abonament za system do głosowania 2019-2022 po 10 tysięcy w każdym roku. Obsługa prawna 2019-2022 limity na każdy rok to jest 60 tysięcy złotych. W wydatkach majątkowych mamy inwestycje pod nazwą poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, na co mamy dopiero w 2022 roku przeznaczoną kwotę 500 tysięcy. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Skórzewie, także mamy taką inwestycję przedsięwzięcie w wieloletniej prognozie finansowej. Przebudowa drogi gminnej z budową Stare Olszyny. Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie to już się kończy, jest tylko rok 2019-2020. Mamy spłaconą tą nieruchomość zakupioną od Agencji Mienia Wojskowego. Budowa dróg zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego wieloletniego w Załuskach. Upoważnienia, jakie wprowadziliśmy w wieloletniej prognozie finansowej, są następujące. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mówiłam wcześniej. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym zapewnia ciągłość funkcjonowania jednostki. Jest to ogólna zgoda na wszystkie jednostki urząd GOPS. Jest to kwota 1 500 000 zł rocznie. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, bo każdy kierownik własnej jednostki jest odpowiedzialny za zobowiązania, dlatego wójt ma obowiązek przekazać te uprawnienia dalej. Teraz może przejdziemy do autopoprawek. Nasze proponowane autopoprawki są następujące. Zwiększenie wieloletniej prognozie finansowej dochodów majątkowych o kwotę 242 651,30 groszy. To wynika z refundacji wydatków na projekt rozwój wody w gminach wiejskich. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37 600 zł. Jest to zwrot VAT-u za 2018 rok, który wpłynie od projektu rozwój OZE, wpłynie na początku stycznia. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 298 657 30 groszy, i to jest promocja projektu rozwój OZE. Jest to kwota na 2019 rok 11 000 zł oraz wprowadzenie całego nowego przedsięwzięcia na lata 2018-19. Otwarte strefy aktywności dotyczy sportu. Proponujemy wprowadzenie kwoty 20 000 zł i to jest zadanie inwestycyjne. Pomoc finansowa dla gmin partnerskich, rozwój OZE w gminach wiejskich. Proponujemy wprowadzenie 192 167,3 grosze. Podłączenie gazu do budynku szkoły podstawowej w Skórzewie. Państwo radne przedstawialiśmy na komisjach 55 490,27 groszy. Dokładamy tutaj jeszcze 20 tysięcy. 75 490,27. Jeśli będzie to kwota zbyt duża, to będziemy to przenosić na inne zadania, też dotyczące podłączenia gazu, tylko w innej szkole. Wydatki bieżące, zwiększenie o 21 tysięcy, zmniejszenie o 40 tysięcy złotych, w tym środki na zapłatę VAT-u od dotacji unijnej, bo to będzie trzeba zapłacić na początku roku, 11 tysięcy złotych, środki na wykonanie audytów energetycznych 10 tysięcy złotych, jest to nowe przedsięwzięcie wpisane na lata 2019-2022, rocznie po 10 tysięcy złotych. Wynika to z obowiązków, jakie dotyczą tego projektu i warunków, jakie podpisaliśmy w umowie. Zmniejszenie środków wydatków bieżących dotyczących ochotniczych straży pożarnych, to jest zakup materiałów, zmniejszenie właśnie wydatków bieżących o 40 tysięcy złotych. I ostatnia oto poprawka, jest to obsługa informatyczna Urzędu Gminy. Wprowadzamy przedsięwzięcie nowe na lata 2019-2021 po 42 tysiące rocznie. To są wszystkie oto poprawki, jakie są w wieloletniej prognozie finansowej. Dziękujemy bardzo pani skarbnik. W tej sytuacji przechodzimy do głosowania nad przedstawionymi autopoprawkami. Pierwsza z nich to autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej, refundacja wydatków na projekt rozwoju OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii. Dochody bieżące, zwiększenie 37 006 groszy.
Zarządzam głosowanie. Pan Edward Aleksandrowski. Jestem za. Pan Jarosław Antosik. Jestem za. Pan Marcin Brzesiewicz. Jestem za. Pani Halina Ciarka. Jestem za. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Daniel Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Sudecki. Jestem za. Pan Paweł Zdawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz. Nieobecna. Dziękuję bardzo. Następna autopoprawka jest to zwiększenie dochodów bieżących, w tym zwrotka od projektu Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii. Jest to zwiększenie o 37 600 zł. Pan Edward Aleksandrowski. Jestem za. Pan Jarosław Antosik. Jestem za. Pan Marcin Brzyśkiewicz. Jestem za. Pani Halina Ciarka. Jestem za. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Sopecki. Jestem za. Pan Paweł Stawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz. Nieobecna. Wszyscy radni są za. Kolejna poprawka. Autopoprawka. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 298 650 30 groszy, w tym promocja projektu na rozwój OZE kwota 11 000 zł, prowadzenie otwarte strefy aktywności 20 000 zł, prowadzenie pomocy finansowej w kwocie 192 167,03 oraz podłączenie gazu do budynku szkoły podstawowej w Stróżewie kwota 75 490 27 groszy. Pan Edward Aleksandrowski. Jestem za. Pan Jarosław Antosik. Jestem za. Pan Marcin Brzyśkiewicz. Jestem za. Pani Halina Ciarka. Jestem za. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Sudecki. Jestem za. Pan Paweł Stawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Następna autopoprawka. Wydatki bieżące. Zmniejszenie ogółem o 19 000 zł, w tym środki na zapłatę VAT-u w dotacji 11 000 zł, środki na audyty energetyczne, nowe przedsięwzięcie w latach 2019-2020 10 000 rocznie. Zmniejszenie środków wydatków bieżących dotyczących ochotniczych straży pożarnych, zakupu materiału, zmniejszenie o 40 000 zł. Zarządzam głosowanie. Mam przedstawioną autopoprawką. Pan Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Antosik. Pan Marcin Brzyśkiewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Pan Michał Duczman. Pani Danuta Dybek. Pan Andrzej Jasiński. Pani Rafał Piekarczyk. Pan Andrzej Piotrowski. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Słupecki. Jestem za. Pan Paweł Stawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Ostatnia autopoprawka. Wprowadzamy nowe przedsięwzięcie w latach 2019-2021. Realizowane obsługa informatyczna Urzędu Gminy po 42 000 rocznie. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionej autopoprawki. Pan Edward Aleksandrowski. Jestem za. Pan Jarosław Antosik. Jestem za. Pan Marcin Brzyśkiewicz. Jestem za. Pani Halina Ciarka. Jestem za. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Słupecki. Jestem za. Pan Paweł Stawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, iż oto poprawka została przyjęta. To wszystkie autopoprawki.
chciałam powiedzieć, że opinia RIO jest pozytywna. Wczoraj Państwo radni na komisjach zostali z nią zapoznani. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Załuski na lata 2019-2030. Chciałabym zapytać, czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby może zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem przystępujemy do głosowania. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy z autopoprawkami, oczywiście tak. W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Załuski na lata 2019-2030. Zarządzam głosowanie. Pan Edward Aleksandrowski. Jestem za. Państwo radni, uchwała budżetowa na 2019 rok jeszcze musi być poprzedzona autopoprawkami. Pani skarbnik troszkę do przodu wybiegła. Myśmy jeszcze nie zarządzili głosowania nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Tak, z autopoprawkami, które właśnie w tej chwili się rozpoczyna. Pan Edward Aleksandrowski. Jestem za. Pan Jarosław Antosik. Jestem za. Pan Marcin Brześkiewicz. Jestem za. Pani Halina Ciarka. Jestem za. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Słupecki. Pan Paweł Stawski. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo za głosowanie. Teraz oddam pani skarbnik głos. Tak? W kolejnym punkcie, to jest punkt 17, jest to przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Na planowany budżet przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 25 546 932 zł i 71 groszy, wydatków 25 498 676 zł 98 groszy. Różnica, jaka była pomiędzy dochodami a wydatkami, to była najwyższa w kwocie 48 255 i 73 grosze. Przychody wolne środki w kwocie 596 744 zł oraz nadwyżka zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 645 000 zł. Upoważnienia w uchwale budżetowej, jak muszę Państwu radnym przedstawić, są następujące. Do zaciągania zobowiązań, kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 500 000 zł. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wieloletniej prognozy finansowej. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące, oczywiście pomijając wydatki w wieloletniej prognozie finansowej. Samodzielne zaciąganie zobowiązań przekraczających próg budżetowy do łącznej kwoty 1 500 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających próg budżetowy, czyli umowy wieloletniej w wieloletniej prognozie, oraz upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Tu już bardzo szczegółowo Państwo radni mieliście opisane w informacji opisowej. Powiem tylko jeszcze, że fundusze sołeckie, jakie mamy złożone wnioski i zostały ujęte w budżecie, w projekcie budżetu, opiewają na ogólną kwotę 471 540 zł 61 groszy.
i zaplanowano zwrot z tego tytułu około 67 336 zł. Zadłużenie na koniec 2018 roku to kwota 5 389 36,77 zł, a na koniec 2019 będzie mniejsze i będzie wynosiło 4 645 636,77 zł. I teraz może o poprawki, jakie proponujemy wprowadzić w uchwale budżetowej, są następujące. Wpływ tych dochodów z refundacji wydatków na projekt OZE i tutaj już są wszystkie podziały na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej i one są spójne z tym, co przedstawialiśmy Państwu w wieloletniej prognozie finansowej i raczej chyba nie jest konieczne tutaj, żebym to znów odczytywała, tylko można od razu wprowadzić pod głosowanie. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan wójt prosił. Proszę bardzo. Szanowni państwo, pierwszy budżet, który miałem okazję tworzyć, nie miałem na niego tworzenia zbyt dużo czasu. Określiłbym to, że jest to budżet bardzo bezpieczny. W większości paragrafów opiera się on na wykonaniu budżetu 2018 roku. Ten budżet jednak w przestrzeni roku na pewno będzie podlegał modyfikacjom, bo tak jak wspominałem, będziemy podejmować działania mające na celu gazyfikację gminy, konkretnie podłączenie placówek oświatowych do gazociągu. Będziemy składać również wniosek o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Sportu, budowa otwartych stref aktywności. Złożyliśmy również wnioski o inwestycje drogowe do FOKR-u. Będziemy starali się również o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Również przewidziany jest naokół z programu rozwoju obszarów wiejskich na renowację miejsc kultury i zabytków. Tutaj również też będziemy analizować to pod kątem ewentualnej modernizacji parku w Kroczewie. Więc w zależności od wyników tych naborów te zmiany budżetowe będą później miały miejsce w ramach roku budżetowego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie panu wójtowi. Przechodzimy do punktu 18, który zakłada odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na rok 2019. Ta opinia została państwu radnym również w dniu wczorajszym odczytana, przedstawiona, w związku z czym powtórne jej odczytanie uważam za bezprzedmiotowe. Poszczególne komisje również wyraziły pozytywną opinię co do uchwały budżetowej na rok 2019. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania autopoprawek i poproszę panią skarbnik o odczytywanie. Kolejna autopoprawek. Są to autopoprawki teraz w budżecie, czyli z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy. Dochody z refundacji wydatków na projekt rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę odnawialnych źródeł energii. Dział 900, 905, 6257 są to środki unijne, 242 651 i 30 groszy zwiększenie dochodów. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Pan Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Fantosik. Pan Marcin Brzesiewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dobrowska, jestem za. Pan Michał Duczman. Pani Danuta Rybek. Pan Andrzej Jasiński. Pan Rafał Piekarczyk. Pan Andrzej Piotrowski. Pan Bogdan Piotrowski. Pan Zbigniew Pogorzelski. Pan Roman Słupecki. Pan Paweł Stawski. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Poprawka numer 2. Zwrot VAT za 2018 rok do projektu Rozwój OZE. Dział 900, rozdział 905, paragraf 094. Dochód w wysokości 37 tysięcy 6 zł. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki. Pan Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Fantosik. Pan Marcin Brzyśkiewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska, jestem za.
Pan Michał Buczman? Jestem za. Pani Danuta Dybek? Jestem za. Pan Andrzej Jasiński? Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk? Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski? Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski? Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski? Jestem za. Pan Roman Sopecki? Pan Paweł Stawski? Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Autopoprawka numer 3. Promocja projektu Rozwój OZE w gminach miejskich. Wprowadzamy kwotę wydatki 11 tysięcy złotych, w tym na dział 900-905, paragraf 60-50. To są wydatki krajowe poza projektem 2000 zł. Paragraf 60-57, środki unijne 7000 zł. Paragraf 60-59, wkład własny do projektu 2000 zł. Nie. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionej autopoprawki. Pan Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Fantosik. Pan Marcin Cześciewicz, pani Halina Ciarka, Agnieszka Tądrowska, jestem za, Michał Duczman, za. Pani Danuta Dybek, pan Andrzej Jasiński, pan Rafał Piekarczyk, pan Andrzej Piotrowski, pan Bogdan Piotrowski, pan Zbigniew Pogorzelski, pan Roman Supecki, pan Paweł Stawski, pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Autopoprawka numer 4. Pomoc finansowa dla gmin partnerskich. Refundacja wydatków z projektu Rozwój OZE. Dział 900-905, rozdział paragraf 637. Zwiększenie wydatków o 192 167,3 groszy. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionej autopoprawki. Pan Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Fantosik. Pan Marcin Grześkiewicz. Pani Halina Ciarka. Pani Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Michał Duczman. Pani Danuta Dybek. Pan Andrzej Jasiński. Pan Rafał Piekarczyk. Pan Andrzej Piotrowski. Pan Bogdan Piotrowski. Pan Zbigniew Pogorzelski. Pan Roman Słupecki. Pan Paweł Stawski. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Autopoprawka numer 5. Podłączenie gazu do budynku szkoły podstawowej w Stróżewie. Dział 801, rozdział 801.01, paragraf 60.50. Środki to są inwestycyjne. 75 490,27 groszy. Zarządzam głosowaniem w sprawie przyjęcia przedstawionej autopoprawki. Pan Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Fantosik. Pan Marcin Grześkiewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Pan Michał Duczman. Pani Danuta Dybek. Pan Andrzej Jasiński. Pan Rafał Piekarczyk. Pan Andrzej Piotrowski. Pan Bogdan Piotrowski. Pan Zbigniew Pogorzelski. Pan Roman Słupecki, pan Paweł Stawski, pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Autopoprawka numer 6. Środki na zapłatę VAT o dotacji unijnej. Dział 900-905, rozdział paragraf 4530, na koniec 11 tysięcy złotych zwiększenia wydatków. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki. Pan Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Fantosik. Pan Marcin Przeświewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Pan Michał Duczman. Pani Danuta Dybek. Pan Andrzej Jasiński. Pan Rafał Piekarczyk. Pan Andrzej Piotrowski. Pan Bogdan Piotrowski. Pan Zbigniew Pogorzelski. Pan Roman Słupecki. Pan Paweł Stawski. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Autopoprawka numer 7. Środki na wykonanie audytów energetycznych 10 tysięcy złotych. Dział 900, rozdział 905, paragraf 4.3. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionej autopoprawki. Pan Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Fantosik. Pan Marcin Prześkiewicz. Pani Halina Ciarka.
Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Pan Michał Duczma? Jestem za. Pani Danuta Dybek? Jestem za. Pan Andrzej Jasiński? Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk? Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski? Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski? Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski? Jestem za. Pan Roman Słupecki? Jestem za. Pan Paweł Stawski? Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Autopoprawka nr 8. Otwarte strefy aktywności. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 tysięcy złotych. Dział 926, rozdział 926.05, paragraf inwestycje 6050. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionej autopoprawki. Pan Edward Aleksandrowski. Pan Jarosław Antosik. Pan Marcin Brześkiewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Słupecki. Jestem za. Pan Paweł Stawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. Poprawka nr 9, ostatnia. Zmniejszenie środków wydatków na ochotnicze straże pożarne o kwotę 40 tysięcy złotych. Dział 754, rozdział 754.12, paragraf 4.210, zakup materiałów, zmniejszenie o 40 tysięcy. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionej autopoprawki. Pan Edward Aleksandrowski. Jestem za. Pan Jarosław Antosik. Pan Marcin Brześkiewicz. Pani Halina Ciarka. Jestem za. Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Michał Tuczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Słupecki. Jestem za. Pan Paweł Stawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. To już koniec autopoprawek. Przechodzimy do kolejnego punktu, do podjęcia uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z autopoprawkami. Zarządzam głosowanie. Pan Edward Aleksandrowski. Jestem za. Pan Jarosław Antosik. Jestem za. Pan Marcin Brześkiewicz. Jestem za. Pani Halina Ciarka. Nie. Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Słupecki. Pan Paweł Stawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że uchwała budżetowa wraz z autopoprawkami na rok 2019 została przyjęta. Pan Wójt prosi o głos. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym dziękować Państwu radnym za udzielenie poparcia, przegłosowanie uchwały budżetowej jednogłośnie. To jest kolejny kredyt zaufania do mojej osoby, za co serdecznie dziękuję. To, że dzisiaj ta uchwała budżetowa została przegłosowana jednogłośnie, to myślę, że to jest efekt naszej merytorycznej pracy na komisjach, gdzie rozmawialiśmy szczegółowo o budżecie. Ja ze swojej strony jako wójt również zaoferowałem radnym pełną przejrzystość i transparentność w swoich działaniach i myślę, że ta merytoryczna praca w parze z tą przejrzystością i transparentnością myślę, że w przyszłości da dobre wyniki dla rozwoju samorządu gminy Zabłoski. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu radnym. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Zabłoski w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2021.
2023. W dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji założenia tego programu zostały przedstawione. Chciałabym zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze może zadać jakieś pytania? Chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pani kierownik, tak? Króciutko, tak. To jest uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu szkolnego w gminie Załuski dla wypożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. Czytać podstawy prawne, czy uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie wypożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023, stanowiący załącznik do uchwały. Państwo radni otrzymaliście ten program. Wykonanie uchwały się również wójtowi gminy Załuski. Tu chyba mam, sprawdzi się błąd pisarski. Traci moc uchwała numer 206 i tu chyba jedna dziesiątka będzie za dużo, tak mi się wydaje. Przez 2014 muszę to sprawdzić, bo ewentualnie jakby to bym musiała poprawić. 27 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. To tyle pytań. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu osłonowego gminy Załuski w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. Pan Edward Aleksandrowski. Jestem za. Pan Jarosław Antosik. Jestem za. Pan Marcin Przeświewicz. Jestem za. Pani Halina Ciaka. Jestem za. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Stupecki. Jestem za. Pan Paweł Staski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz, nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt sesji to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Oddaję głos pani kierownik. Uchwała w sprawie określenia zasad wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim programem rządowym posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Tak, paragraf pierwszy. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w artykule 7 ustawy z 14 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności dla osób samotnych, podeszłych wieku, chorych lub niepełnosprawnych, jeżeli dochód osoby samotnej gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Załuski. Traci moc uchwała, nie wiem czy czytać, która była poprzednio podjęta w sprawie zniszczenia odstąpienia od oddania zwrotu. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia urzędowego województwa mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały. Pan Edward Aleksandrowski opuścił salę, jest nieobecny. Pan Jarosław Antosik. Pan Marcin Przeświewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk.
Kucharczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Poduszewski. Za. Pan Roman Sopecki. Pan Paweł Starski. Za. Pani Małgorzata Szymankiewicz. Nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt porządku dzisiejszej sesji to podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Dalej głos pani kierownik. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w Szkole i Domu na lata 2019-2023. W paragrafie pierwszym podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy z wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, udzielając wsparcia dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w artykule 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności dla osób samotnych, podeszłych w wieku, chorych lub niepełnosprawnych, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Załuski. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 204/32/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 6 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Urzędowym Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie na przedmiotową uchwałę. Pan Edward Aleksandrowski opuści salę. Pan Jarosław Kondosik. Pan Marcin Brzyśkiewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Pan Michał Duczma. Za. Pani Danuta Rybek. Za. Pan Andrzej Jasiński. Za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Za. Pan Bogdan Piotrowski. Za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Za. Pan Roman Słupecki. Za. Pan Paweł Staski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz, nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Zamykam ten punkt. Kolejny punkt naszej sesji to podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola w Kroczewiek. Chciałabym oddać głos pani komisarz Zelenowskiej. Proszę. Wczoraj komisja komisarzyliśmy tą uchwałę. Ja przeczytam. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola w Kroczewiek. Paragraf pierwszy z dniem 31 sierpnia 2019 zamierza się zlikwidować w szkole w Kroczewie, Świetlino w Kroczewie 29. Paragraf drugi. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkola w przedszkolu, o którym mamy paragraf pierwszy, zapewnia się możliwość kontynuowania wychowania przedszkola do oddziału przedszkola przy szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie. Paragraf trzeci, ustęp 1. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik nr 1. Punkt drugi. Zobowiązuje się upoważniony Gminy Załuski do dokonania czynności niezbędnych do prowadzenia likwidacji przedszkola, w tym w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola wymienionego w paragrafie pierwszym rodziców opiekunów prawa dzieci i mazowieckiego kuratora oświaty oraz do wystąpienia do mazowieckiego kuratora oświaty o opinię w sprawie planowanej likwidacji. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest to uchwała inwestycyjna. Dziękuję bardzo. Pan wójt prosi o głos. Tak, Szanowni Państwo, ta uchwała może groźnie brzmi, bo dotyczy likwidacji przedszkola.
jednak jest to, ona ma charakter wyłącznie techniczny, bo wszystkie dzieci będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Kroczyniu, a ze strony formalnej i też myślę finansowej, taka sytuacja, jaka miała miejsce dotychczas, że istniała placówka, w którym nie było w ogóle dzieci, natomiast była konieczność powołania dyrektora szkoły, była nie do zaakceptowania jednak. Stąd też ta decyzja. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że absolutnie tutaj dobro dzieci nie jest zagrożone. Miejsca w oddziale przedszkolnym będą zapewnione. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu wójtowi. Zarządzam głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji przedszkola w Kroczewie. Pan Edward Aleksandrowski, nieobecny, opuścił salę. Pan Jarosław Antosik. Pan Marcin Brzeświewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Bybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Słupecki. Jestem za. Pan Paweł Stawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz, nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Zamykam ten punkt posiedzenia. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018. A przepraszam, pominęłam jeden punkt, więc cofamy się na momencik. Jeszcze chwileczkę pańskami. To jest punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Gminy. Jest to uchwała, której konieczność podjęcia wyniknęła w związku z rezygnacją złożoną przez panią Danutę Dybek z funkcji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 13 grudnia. Wobec takiego stanu rzeczy powstała potrzeba zmiany przedmiotowej uchwały zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz uchwałą numer 271 z 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Załuski. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Gminy. W myśl uchwały Komisja Skarg i Wniosków oraz Petycji będzie się składała z 3 osób. Przystępujemy do głosowania. Pan Edward Aleksandrowski opuścił salę. Pan Jarosław Antosik. Pan Marcin Brzeświewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska, jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Rybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Jestem za. Pan Bogdan Piotrowski. Jestem za. Pan Zbigniew Pogorzelski. Jestem za. Pan Roman Słupecki. Jestem za. Pan Paweł Stawski. Jestem za. Pani Małgorzata Szymankiewicz, nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu porządku dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Załuski. Oddaję głos pani skarbnik. Państwa radni, szczegółowo przedstawiałam zmiany w wieloletniej prognozie na komisjach w dniu wczorajszym. Teraz reasumując to wszystko, mogę powiedzieć, że dochody ogółem zostaną zmniejszone o kwotę 771 263,62 zł, w tym dochody bieżące o 425 453,95 zł. Dochody majątkowe zmniejszone będą o 345 809,67 zł. Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje zostaną zwiększone o 33 890,33 zł. Wydatki ogółem zostaną zmniejszone o 978 879,27 zł, 27 groszy, w tym wydatki bieżące o 620 154,83 zł. Wydatki na obsługę długu zostaną zwiększone o 6500 zł.
Wydatki majątkowe zmniejszone o 358 724,44 zł. Poza tym wynik budżetu zwiększy się o 207 615,65 zł, czyli mniej wydamy wolnych środków właśnie o taką kwotę. Myślę, że to tyle, co więcej Państwu przedstawiłam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały. Pan Edward Aleksandrowski opuścił salę, pan Jarosław Antosik, pan Marcin Brzyśkiewicz, pani Halina Ciarka, Agnieszka Dąbrowska, jestem za, Michał Uczman, pani Danuta Wyber, pan Andrzej Jasiński, pan Rafał Piekarczyk, pan Andrzej Piotrowski, pan Bogdan Piotrowski, pan Zbigniew Pogorzelski, pan Roman Słupecki, pan Paweł Stawski, pani Małgorzata Szymankiewicz, nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Zamykam ten punkt posiedzenia. Przechodzimy do kolejnego, czyli podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018. Oddaję głos pani skarbnik. Panie poradni, te same zmiany, które przedstawiałam Państwu na komisjach w dniu wczorajszym, dotyczą także uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa ta w dniu dzisiejszym podejmowana jest uchwałą czyszczącą, dlatego tak dużo było tych zmian. Jedną tylko zmianę, jaką dokonałam jeszcze w dniu wczorajszym, co Państwo radni nie wiecie, to jest wprowadzenie zmiany w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, 010.95 pozostała działalność. Jest to zmniejszenie o kwotę nie 2500 zł, tylko zmniejszenie o kwotę 900, bo mamy jeszcze jeden rachunek, wykarmianie zwierząt leśnych, dlatego zbyt dużo bym ściągnęła środki. To tyle. Teraz po dokonanych zmianach wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 342 766,32 zł. Zmniejsza się dochody o kwotę 890 519,94 grosze. Ogółem plan dochodów na 2018 rok wynosi 35 70 381,93 grosze. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych, zmniejszając wydatki o kwotę 33 500 zł, zmniejszając o kwotę 788 869,27 groszy. I plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi po zmianach 38 405 567,24 grosze. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 3 335 185,34 grosze, pokryty w roku bieżącym kwotą kredytu 2 100 000 zł oraz wolnymi środkami 1 235 185,33 grosze. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały. Pan Edward Aleksandrowski opuścił salę, pan Jarosław Antosik, pan Marcin Brzyśkiewicz, pani Halina Ciarka, Agnieszka Dąbrowska, jestem za, pan Michał Duczman, pani Danuta Dybek, pan Andrzej Jasiński, pan Rafał Piekarczyk, pan Andrzej Piotrowski, pan Bogdan Piotrowski, pan Zbigniew Pogorzelski, pan Roman Sypecki, pan Paweł Stawski, pani Małgorzata Szymankiewicz, nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt porządku. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy Załucki, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Państwo radni, zgodnie z artykułem 263 Rada Gminy może ustalić wydatki niewygasające, które nie wygasają z upływem roku poprzedniego. Prosimy o wprowadzenie w wydatkach niewygasających umowy dotyczącej sporządzenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
na co podpisaliśmy umowę i niestety teraz podpisaliśmy aneks w związku z faktem, że nie możemy wykonać tego zadania w tym roku. Nie damy rady go skończyć i jest to kwota 35 200 zł i realizacja jest do 28 lutego 2019 roku. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie przyjęciem przedmiotowej uchwały. Pan Edward Aleksandrowski opuścił salę. Pan Jarosław Antosik. Pan Marcin Brześkiewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Pan Michał Duczman. Pani Danuta Rybek. Pan Andrzej Jasiński. Pan Rafał Piekarczyk. Pan Andrzej Piotrowski. Pan Bogdan Piotrowski. Pan Zbigniew Pogorzelski. Pan Roman Słupecki. Pan Paweł Stawski. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt porządku dzisiejszego sesji przewiduje podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dnia 5 lutego 2018 roku. Państwo Radni, uchwała ta jest uchwałą dostosowawczą do wydatków, jakie zostały dokonane na wydatki dotyczące pomocy finansowej dla gmin partnerskich, dotyczących projektu rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina Zawidz otrzymała w tym roku dokładnie taką kwotę 1 334 911 36 groszy, Rościszewo 974 882, Kulborg Osada 1 694 357 84 grosze, Mała Wieś 630 795 020 groszy oraz Gozdowo 1 570 656 złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowej uchwały. Pan Edward Aleksandrowski opuścił salę. Pan Jarosław Antosik. Pan Marcin Brześkiewicz. Pani Halina Ciarka. Agnieszka Dąbrowska. Jestem za. Pan Michał Duczman. Jestem za. Pani Danuta Dybek. Jestem za. Pan Andrzej Jasiński. Jestem za. Pan Rafał Piekarczyk. Jestem za. Pan Andrzej Piotrowski. Pan Bogdan Piotrowski. Pan Zbigniew Pogorzelski. Pan Roman Słupecki. Pan Paweł Stawski. Pani Małgorzata Szymankiewicz nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny punkt porządku dzisiejszej sesji przewiduje odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Takowe do tej pory nie padły. Może jeszcze komuś się nasunęły jakieś zapytania. W tej chwili jest możliwość, czy może Państwu zaproszonym gościom ktoś jeszcze? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście oddaję głos Panu Wójtowi. Szanowni Państwo, Państwo Sołtysi, Państwo Radni, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, przed nami nowy rok, okres składania życzeń, ale ja rozpocznę od życzeń i podziękowań za ten krótki okres współpracy, który mieliśmy okazję razem współpracować z sołtysami, radnymi, pracownikami Urzędu Gminy. Dziękuję Wam serdecznie za ten miesiąc. Myślę, że to był bardzo pozytywny miesiąc dla mnie, bo mogliśmy uporządkować wiele spraw, zapewnić ciągłość trwania urzędu i razem udało nam się przebrnąć przez te problemy, które nie ukrywam, że były. Drodzy Państwo, w zbliżającym się nowym roku 2019 chciałbym życzyć samorządowi gminy Załuski i wszystkim tu obecnym dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym, zawodowym, a naszej wspólnocie samorządowej rozkwitu, sukcesu, żeby nasza gmina rosła w siłę i rozwijała się. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Ja przyłączam się oczywiście do życzeń Pana Wójta i chciałabym również Państwu życzyć przede wszystkim szczęśliwego nowego roku
dużo zdrowia, siły, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudów. Chciałabym, żeby nadchodzący rok był dla nas rokiem owocnej współpracy i takim rokiem bez tych zakłóceń technicznych, jakie dziś miały miejsce. Mam nadzieję, że spełnią się wszystkie życzenia. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku życzę Państwu. Zamykam trzecią sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.